Rekordowo dużo, bo około stu par otrzymało dziś w suwałkach medale za długoletnie pożycie małżeńskie. To osoby, które zawarły związek małżeński w 1974 roku i wcześniej. Zwykle miasto na taką uroczystość zapraszało kilkanaście par do magistratu. Skąd taka frekwencja tym razem? Jak wyjaśnia Czesław Rękiewicz, prezydent Suwałk, miasto wystąpiło do jubilatów z informacją, że zbliża się 50-lecie ich małżeństwa. Mnogość par to efekt zwrotnej od Odpowiedzi. W jej efekcie urzędnicy musieli zmienić miejsce wręczenia medali z niewielkiej sali ratusza na dużą salę miejscowej państwowej szkoły muzycznej pierwszego i drugiego stopnia. Zaskoczeni zostaliśmy zwrotną odpowiedzią że oni właśnie y, są zainteresowani otrzymaniem y, takiego medalu i później była procedura wystąpienia z wnioskami o przyznanie y, tego y, medalu za długoletnie pożycie małżeńskie i te medale spłynęły dwa miesiące temu do nas. I wobec tego musimy to wręczyć, z wielką przyjemnością to, to czynimy. Dzisiaj widzimy, trzeba było zmienić lokal, nie sala 26 w suwalskim ratuszu, tylko Państwowa Szkoła Muzyczna użyczyła nam sali. Prezydent Suwałk podejrzewa, że za dużą liczbą odznaczonych stoi fakt, że w latach 70. ubiegłego stulecia Suwałki rozwijały się i wiele osób wówczas się w mieście osiedlało. To są różne. Pary y, i wcześniejsze i późniejsze. To nie jest to, są związki małżeńskie zawierane na przestrzeni kilku lat, a nie z jednego roku. Bo, bo tylu, nie wiem czy wtedy w 70 latach było, czy nie, ale myślę, że było, bo to wtedy był y, wyż demograficzny, znaczy więcej dzieci rodziło się, no i wtedy rozwijały się suwałki, przyjeżdżały osoby. Tak jak tutaj rozmawiam, y, dużo osób właśnie y, zamieszkało wtedy w suwałkach. Y, no, dla nas to wielka radość i przyjemność, że możemy od czasu do czasu wręczyć tego typu oznaczenia.